Witamy wszystkich wielbicieli wybuchów, podpaleń i wszelkich innych form znęcania się w naszej grze. Oglądacie szalone eksperymenty. Dziś w programie podwodny koń, niemożliwe połączenie i na deser dręczenie Arty. Wszyscy gotowi? Zaczynamy! Dawno temu, przed wprowadzeniem nowej fizyki, próbowaliśmy zbudować most pontonowy, przez który mógłby przejechać czołg. Jednak nasze wysiłki spełzły na niczym. Ale w świecie czołgów nastąpiło objawienie i wprowadzono nową fizykę. Nadszedł czas, by sprawdzić, jak sprawa wygląda teraz. Eksperyment pierwszy. Do tego eksperymentu wybraliśmy mapę Windstorm, T-62A w roli jeźdźca i Mausa w roli podwodnego konia. Zrzuciliśmy szarego giganta do rzeki i błyskawicznie wprowadziliśmy na jego dach radziecki czołg średni. Jak widzicie, nasza prowizoryczna tratwa dała radę przenieść przez całą rzekę swojego jeźdźca. Teraz już na pewno wiecie, jak można wykorzystać Mausa na mapie Windstorm, jeśli wszystkie mosty są zablokowane przez szczątki waszych przeciwników, a wy musicie szybko dostać się na drugi brzeg. Eksperyment drugi. W drugim eksperymencie postanowiliśmy kontynuować temat nowej fizyki i jeszcze raz przetestować wytrzymałość. Byliśmy ciekawi, co się stanie, gdy przewrócimy dwa czołgi na bok i przyciśniemy ich gąsienice do siebie. Połączą się, czy w grze jest miejsce na rozwój fizyki. W tym eksperymencie udział bierze mapa Stepy, dwa japońskie giganty i wiele innych czołgów, które mają przysunąć te słonie do siebie. Okazało się, że przewrócenie dwóch czołgów ciężkich nie jest trudne, ale złączenie ich gąsienicami to bardzo żmudne zadanie. Gdy wszystko było gotowe, wydaliśmy graczom naszych czołgów ciężkich polecenie maksymalnego wciśnięcia przycisku W na ich klawiaturach i… nic się nie wydarzyło. Gąsienice ocierały się o siebie, ale nie było mowy o żadnym połączeniu. Więc jeśli nagle z jakiegoś niedorzecznego powodu znajdziecie się w takiej sytuacji, niestety nie uda wam się wyjść z niej dzięki tarciu. Eksperyment trzeci. A teraz najlepsze. Cierpienia młodej artylerii. Tak, wiemy, jak lubicie, gdy ten rodzaj pojazdów cierpi. Dziś pokażemy, jakie skutki może mieć dla działa samobieżnego złe przygotowanie i niestandardowa sytuacja. Standardowy czas przeładunku naszego BAT-czata ze 100% załogą to 76 sekund. To dość długo, ale co się stanie, gdy weźmiemy załogę 50%, wyeliminujemy dwóch ładowniczych, dowódcę, następnie uszkodzimy mu magazynek, przewrócimy na bok, gdyż podczas wywrotki czas przeładowania znacznie się wydłuża, a następnie je podpalimy, gdyż w ogniu czas przeładowania także się podwaja. Wprowadzając w życie wszystkie wymienione wyżej czynności, ustaliliśmy, że kara za przewrócenie czołgu i kara za pożar nie sumuje się, ale tylko spójrzcie na rezultat. 561 sekund. To przecież 9 minut i 21 sekund. Przez niemal 2/3 bitwy nasza artyleria przeładowywałaby swój magazynek. Oj tak, teraz już wiecie, jak zmusić działo samobieżne przeciwnika do poczucia bólu całego świata. I to już wszystko. Dziękujemy za oglądanie, łapki w górę i subskrypcję najlepszego kanału gry World of Tanks. Mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. Życzymy wam wielu szalonych walk i sensownych sojuszników. Do zobaczenia niebawem!